krążą czy siatkówkę? Robert Lewandowski czy Mariusz Blazły? Co będziemy grać? No, tu jest dużo opcji do grania. W kosza. Marcin by w kosza mógł zagrać. Ale dom. Zobacz, tutaj twoje naklejki są. Ale ty dałeś je, żeby tak wisiały? Nie, nie, to bo Marcis chyba z chłopakami spali rok temu i oni to musieli dać. A, no i już jesteśmy tu z Szymonkiem. No. Czyli ci państwo wzięli swoje dzieci i mówią tak, wyprowadzamy się na tydzień do babci. Tak. A Polacy zostawią nam trochę pieniędzy. Na tym polega ten model biznesowy. Okej. Okay. Czyli oni tu fizycznie mieszkają na co dzień. Zmęczony trochę jestem. Niby krótki, niby nic takiego strasznego, ale... Ale jakoś tak mi dał popalić, prześpię się. Będzie drzemka godzina, potem muszę przejrzeć onboardy na jutro i opis. Pewnie będzie wieczorem bieganie. W takim razie zapytam teraz Szymona Gospodarczyka, bo ty jesteś pilotem Mikołaja, więc ile tych skoków tak naprawdę doliczyłeś się podczas zapoznania? Ile ich będziecie mieć w czasie rajdu? Bo zdaje się, że chyba nie będzie tej najsłynniejszej na Ołnim Pochi. No tak, tutaj się mówi, że to jest rajd 1000 jezior, ale można śmiało powiedzieć, że to jest rajd 1000 skoków. Potem wystartujecie starą Skodą czy tą nową RS? Wystartujemy najnowszą Skodą Fabia RS Rally 2, którą startujemy w Mistrzostwach Świata od początku tego sezonu. Wystartowane. Szymon, chyba dzisiaj przykrycie auto to najtrudniejsza robota, nie? No dzisiaj tak, ale wiesz, każdy musi założyć piżamkę i do spania, żeby się wysłał przed jutrem, bo jutro nie będzie taryf ulgowej. Daliśmy teraz w kolejce wśród autów WRC 2, no i jest to sport na przyzwoitym poziomie w skali rajdów na świecie, to WRC 2 tutaj. Myślę, że jest 30 paru chłopaków takich jak ja, którzy mają swoje marzenia, chcą o coś walczyć. Patrzyliśmy nawet, za którym razem Jari Matila Twala wygrał ten rajd i był to 7 raz, chyba pierwsze 5 razy nie za bardzo muszło, żeby dojechać. No zobaczymy, dla nas to jest drugi start, no trzeba być cierpliwym w tym sporcie, trzeba umieć długo wytrwać, a na końcu się jest szybki. Nasz inżynier Marcis powiedział, że tuż obok miejscowości, w której mieszkamy, mieści się słynny warsztat Tommy Mäkinen Racing, miejsce, w którym przez lata powstawały Subaru Impreza N14 oraz w którym powstała Toyota Yaris WRC, więc gdy tylko o tym dowiedzieliśmy się, pojechaliśmy od razu na miejsce, zobaczyć ten słynny żółty pałac, a także warsztaty, które są za nim. No i będąc już na miejscu, zachowaliśmy się trochę jak stalkerzy, ale wrzuciliśmy pocztówkę, na której podpisaliśmy się i pogratulowaliśmy Tomiemu Mäkinenowi wszystkich sukcesów, zarówno w prowadzeniu warsztatu, jak i za kierownicą. Także to było wspaniałe dodatkowe przeżycie podczas tegorocznego rajdu w Finlandii. Feel that you will have a long time in this limiter, just a little bit release, some 5-10%, that you are not all the time hitting the limiter, because when you hit a hard limiter, it's reduce the throttle and you're losing more speed. Just a little bit release that you have constant maximum speed all the time. Tak, stresy to robią bardziej włoskie stresy. Mniej biteksy. Zatwierdzone. Zobaczymy, co będzie. Jeszcze trochę trzeba podkręcić. Reboundem. No ale na pewno lepszy niż fińska kawa. Nie no, lepsza. No dokładnie, w Finlandii to można docenić nawet tą kawkę. Prawy, przechodzi 7 minus, lewy krótki, do szczyt,
70. Dobra. Mega. Wiesz, znałem odcinek, więc jak znasz odcinek z zeszłego roku, no to to jest another story. No a pewność była, ślizgałem się dość na początku. Staliśmy 40 minut przed, na 100 metrów przed startem i te opony były kompletnie takie, wiesz, nowe. No i w pierwszym tam mieliśmy jakąś tam akcję drobną, potem jechaliśmy. Wrażenie było takie, że auto się trochę tak zaślizguje na tym szutrze, który wygląda jak asfalt. Ale otworzyliśmy też auto trochę reboundem i ciągnęło się za długo na tych szczytach, więc coś za to. Wszystko zgodnie z planem. No idę do Toyoty, także przychodzę do Toyoty, będę jeździł Renault z młodymi Japończykami jak na razie. No, zgodnie z planem, no powiedziałem co jedziemy rano zrobić, więc to zrobiliśmy. Teraz czas na onboardy piątkowe. I jedzonko. Jedzonko, wiadomo. A wybierz jakiś model, który tak byś sobie postawił na biurku. Kurczę, strasznie mi się kojarzy, że w tych barwach Bastos jechał rajd Craig Breen eskortem, prawda? Ale też taką E30 jechał ostatnio Neville w Belgii. Michał Pryczek, 555 Subaru Impreza. A tym chyba Sebastian led New Record Pipe Speak, tym Peugeotem. Pamiętam, oglądałem onboard, robi wrażenie, tak, jakie jest mocne to auto. To są te Renówki, nie? Czy to były Alpiny, czy Renówki? A to nie jest MG? Możesz się trochę poczuć jak kibic. Podoba mi się to bardzo. Można sobie kupić czapkę kolorową Ampery, można spotkać kibiców. Fajne historyczne rajdówki, to jest super zaleta na WRC. Słuchaj, kartkówkę mamy dla ciebie, wiesz? O kurde. Jako wieloletni pilot załogi Skoda Polska Motorsport, a następnie samochodów Skody rajdowych, w których jeździmy, chciałbym cię zapytać. Skoda ma w ofercie, normalnie dla cywilnych ludzi, 3 SUV-y. Jakie są ich nazwy? Eniak. Nie, mówię nie o elektrycznych, mówię o tych takich, na K, wszystkie są na K, podpowiem. Kodiak, Karoq, Kamiq. Dobra, i teraz mamy tak, który jest największy? Kodiak. A potem, który jest najmniejszy? Kamiq. A średni? Karoq. Pięknie to połączyłeś, nie rozdał, nie? A ten czerwony, co stoi tam? Ten czerwony, co stoi, to jest, wygląda jak Karoq. A powinien być Kamiq, to jest największy. Nie, to jest ani Kamiq, ani Karoq, to jest Kodiak. Hamuj na asfalt od szczytu, zahacz prawy do 2 plus, lewy grudki, 42 plus lewy i przechodzi lewy grudki, nie ciąć i prawy, 50 pokuli, 70 hamuj, 2 plus lewy. Długo tu na nas czekasz? Zaczynamy piątek. Dobry nastrój. Zobaczymy jaka dzisiaj będzie pogoda, ale no już nie mogę się doczekać. Już od wczoraj wieczora nie mogę doczekać, żeby rozpocząć te odcinki specjalne. Piątek jest nowy dla nas, ale on się dużo bardziej kojarzy. Jeżeli chodzi o odcinki specjalne, one nie wyglądają tak samo, są trochę krótsze, więc myślę, że dobre rozpoczęcie rajdu finalnego. Po jednym rzucie do kosza szybko? Dobra. Proszę. Na bank poleci do lasu. Bliska lepiej. Czysta. Niesamowity jest jeszcze. O, moja mi padła. Piątka ja. Cześć. Powodzenia. Do zobaczenia. Cześć. Od szczytu 5 po prawym i 60. Hamuj 3 lewy, nie ciąg.
przechodzi 5 plus prawy, nie ciąć, po 43 plus prawy średni. Starts to be just dumb. There were some places, the patches of the mud, which was taking the car, but that was like two or three, and that was not like nothing, but that was more slippery there. And yeah, it's not bad loop in my opinion. Just there is a lot of good drivers and some very good, and it's going like that. Probably it was possible to do like 10 seconds faster. I see the Pajari was in some places 1.4 per kilometer to Neville. I said that they are lucky that Pajari is not driving WRC car, because they are not pushing now there probably such high like the WRC 2 cars. And yeah, good day, some small actions on the second loop. The critical feedback is like that this Mehimpia stage, this white road with a lot of crests. I have this 2 rebounds softer than normally. Dzięki za dziś. My weterani. Topka. No bo tu widzę, tu. To było to. Ale ciekawe jak kołem na to najechaliśmy. Bo to było uderzenie. To naprawdę trzeba strasznie szybko jechać, żeby to wszystko poskładać. Teraz na tym ostatnim jak było, to tak gdzieś tam nami majtało. Takich czwórkowych byliśmy trochę, wiesz, na trawie już. Ale tak to no, trudne są te momenty, bo przelatujesz szczyt i nie wiesz, czy tam będzie było to, czy będzie woda stała, czy nie. To jest jakby takie trudne. A tak to jest duża przyjemność z jazdy. A nie wiecie, gdzie się tam otarliście, tak? No teraz na tym Hariu się otarliśmy. Myślę, że tam, gdzie zawsze, tam, gdzie w zeszłym roku. Ale na tym przedostatnim momencie, tam, gdzie Lindholm urwał koło, gdzie Pajari złapał kapcia, też tym prawym przodem lekko uderzyliśmy. Mamy bulwę na oponie, ale no szczęśliwie, wiesz, bez kapcia. Ja wiem, że to tam w pozycjach tak tego nie widać, ale to jest... No ale widać pół sekundy na kilometrze straty na fince. Nie, no to jest przyzwoicie. No. Wiem, że te zawody się tak układają, że jutro będzie naprawdę astronomicznie. Jeżeli chodzi o to, no kto tam to wytrzyma. No i na pewno, wiesz, jest tyle takich walk pomiędzy zawodnikami, że to będzie wspaniałe dla kibiców. Ale zobacz, jak też ten miejski się okazał tu ważny, no bo wszyscy są dużo bliżej na tych OS-ach tamtych, nie? Zmęczony jesteś, czy nie? Nie, ale wiesz co, no chciałbym takie, mam, czuję powoli zejście. Wiem, że mamy te onboardy do przejrzenia. No i chciałbym już wracać, nie? Bo jest mało czasu. Jest mało czasu, no a w tej chwili wchodzimy w kluczowy moment rajdu na dobrą sprawę, bo ta dzisiejsza noc, no i jutrzejszy dzień zdefiniuje cały rajd.
together, let's say. Prąd włączony, tak? Rano. No, rano przychodzimy, a to auto włączone. W sensie nie odpalone, ale włączone, wiesz, że... Radio grało, nie? Dobrze, że się nie wyładowało. I co, ledwo odpalił? Nie, na początku nie chciał w ogóle odpalić, więc dopiero go pod szybą zresetowałem i wtedy już odpalił. Ale był strach. Dobrze, z nadu to na popęg byśmy poszli. Sobotniego etapu. Lecimy. Jazda. Z tematem. Problem taki, że słońce świeciło i był, wiesz, parowało to. I był, tak padały cienie, że nie było widać w ogóle, gdzie są zakręty, gdzie skręcić. Bardzo duże kolejne? No duże były. Na tym ostatnim były duże, ale spodziewałem się większych. Rano trochę się wystraszyłem, gdzieś tam jakiś jeden zakręt był za szybki. Potem w tym błocie, no mega szkoda, jeden taki odcinek znowu, bardzo słaby, tak? 12, tak? No 1,8 na kilometrze do Kutuna, no, realne takie 20 parę sekund straty, tak? Do podobnych gości jak my. Ale to raczej tak zjazdy było, tak? No, po prostu zacząłem cieniować i tyle. A potem znowu tam były chyba 0,6, 0,8, takie dwa OS-y, no i ta druga pętla już w pełni znowu taka jak w piątek. Ja chłop, próbka paliwa, dotknę sobie na ciepło. Tylko nie rób z tego herbaty. Cześć. Cześć. Czwarty raz wychodzimy, tak? Czyli niedziela. Czyli to wszystko jest, tak? Wczesny, 6 minus lewy, 40 zhamuj, czy 32 minus lewy z drogi, tylko zahacz. 60, 6 plus lewy szczytem i prawy, 80, 6 prawy in, do odszczytu 6 lewy, średni stop. 120, 7 minus lewy, przechodzi lewy szczytem. 140. Była jakaś tam mała akcja. No jak co 9:10, no tak. Próbuję i tak wychodzi i tyle. No jest tak jak jest. Jeszcze jakby nie wchodzę tak w zakręty jak na Estonii. Pozycją nie czuję aż tak. I to jest taka różnica między 0,3 a 0,6 na kilometrze. Jestem na dwóch promowaniach do skrzyżowań, jestem za wcześnie, to w jednym jestem za późno. No po prostu, no tak ja. Ale nie cofaliście? Nie. Dziś przestrzeliłem jakieś jedno skrzyżowanie, a tu wypadliśmy do lasu w takim szybkim hamowaniu.
ale nic nie było, całe szczęście. I droga jeszcze była na wprost, też mieliśmy szczęście, bo tam byśmy nie wyhamowali. Prawy, 60 z hamo i 2 plus plus lewy. 30, nie śpiesz, 2 plus lewy, szczytem zahacz, przechodzi 4 plus prawy, 3 dni. 30, 6 minus lewy, zahacz. 100, 7 lewy, szczytem 70, wzdłuż szczyt lekko prawą, 35 plus plus lewy, w dół 3 dni. Przechodzi szczyt, 36 prawy, krótszy tul, do lewy. 56 minus lewy krótki, przechodzi lewy zahacz, 40, 5 plus prawy zacisk, 3 dni, przechodzi 3 dni, 5 lewy, 40, 5 plus lewy krótki, przechodzi hamuj prawy, 33 lewy 3 dni, 40 hamuj 2 minus prawy z drogi, 60, 2 plus lewy. 120, 15, 15, 15. Mika, what was the gap before this stage? 4.1. And you were 4.5 faster through here. Well done. Yeah, I know. I saw it already on the dashboard. Yeah, I was trying. Finally, it's not possible for us to push really hard through all the race, but in some places I can use my possibility of driving, but still I'm struggling a little bit with the pace notes, with the experience, but one day we will drive the whole rally like this. Yes, good. Good job. Dziękuję bardzo.